proszę bardzo, oto dowód. Dobrze ci wychodzi, dobrze ci wychodzi. Tańczysz? No staram się, tak, naturalnie, że tak. Artysta estradowy. Tak kiedyś nazywano piosenkarzy w latach 60., 70. No dobra, dodam, że miał przyciemnione okulary, dłuższe włosy, no i świetną stylówę. Kobiety szalały, a on, no cóż, on pił za ich zdrowie. Za zdrowie pań, Edward Hulewicz. Tanecznym krokiem przybył na ten wywiad, moi drodzy, Edward Hulewicz. Witam serdecznie. Dzień dobry, bardzo, bardzo mi przyjemnie. Dzień dobry. Edwardzie, życie jedno masz i chwil nie tracisz na wspomnienia, jak śpiewa, jak mówi piosenka, ale jednak dzisiaj może trochę powspominamy, co ty na to? Naturalnie, że oczywiście tak. Pozwolisz, że zaczniemy od tego najmłodszego wspomnienia, czyli przeboju latynoskiego, no właśnie, stąd te dzisiejsze wnętrza, ta scenografia. Salsa Corazón, czyli Edward Hulewicz tańczący salsę. No proszę bardzo, oto dowód. Dobrze ci wychodzi, dobrze ci wychodzi. Tańczysz? No staram się, tak, naturalnie, że tak. Będę nieskromny. Od samego dzieciństwa byłem uzdolniony zarówno muzycznie, jak tanecznie i wykorzystywali ci nauczyciele najczęściej w szkole te moje uzdolnienia, żeby prezentować przed uczniami. Koledzy tylko czekali na to, żeby się wyśmiać, żeby... a ja się rumieniłem i kazano, no to śpiewałem. Ale do przodu, cały czas do przodu, żeby realizować marzenia, bo to było marzenie. Tak jest. Ty jako artysta estradowy, piosenkarz, musiałeś i zatańczyć, i zaśpiewać oczywiście, no i wypić za zdrowie pań. Za co ty dzisiaj, jako 83-letni, uwaga, miałam nie wspominać wieku, no ale to nie jest tajemnica, wyglądasz rewelacyjnie, za co pijesz dziś zdrowie? Za zdrowie wszystkich, nie tylko pań, wszystkich ludzi mi życzliwych, a najczęściej spotykam się z ludźmi życzliwymi, także za zdrowie wszystkich. Przy okazji może powiem, że ja w tym roku, aż wstyd się przyznać do tego, obchodzę 60-lecie, jubileusz 60-lecia pracy artystycznej i ciągle jestem czynny zawodowo. Brawo, brawo, brawo jeszcze raz. No i doceniany zewsząd, można powiedzieć, bo tych nagród, medali masz na swoim koncie mnóstwo. Brązowy, srebrny i złoty Gloria Artis, zasłużony tak jest, kulturze. Tak jest. To jaka jest recepta, żeby przez tak długi czas zachować taki wigor, właśnie ten temperament, młodość, uśmiech? Bardzo niewiele. Mianowicie, 2 razy w tygodniu pływalnia. Ale co, na basen chodzisz? Naturalnie. Super. Następnie nie przejechać tramwajem czy autobusem, tylko tę drogę, którą mam pokonać, przebiec najlepiej. Ale najczęściej wybieram się, ponieważ niedaleko mieszkam od Kabac. Jadę do Kabat i tam jest Las Kabacki, biegam sobie. No i co najistotniejsze moim zdaniem, co ma wpływ nie tylko na fizyczną stronę człowieka, ale i na psychiczną, nie jeść mięsa. Jestem szczęśliwy. Piosenkę twoją wykorzystano w pewnym sanatorium oczywiście, miłosnym. Sanatorium miłosnym, tak. Bo życie jedno mam. Dokładnie. Powiedz, czy czułeś się taką inspiracją, że dodajesz trochę otuchy ludziom? Tak, to jest piosenka z mojej najnowszej płyty, ponieważ ja eksperymentuję we wszystkich dziedzinach muzyki, między innymi był okres czasu, do dziś to trwa, że zainteresowałem się muzyką klasyczną i nawet wydałem płytę pod tytułem Edward Hulewicz klasycznie z ariami operowymi. A taki utwór O Sole Mio lubisz? Naturalnie, mam w swoim repertuarze. No świetnie, a może kawałeczek, takie piękne słońce dzisiaj na dworze. O sole mio, no i tak dalej. Wow, Edward Hulewicz, wielkie brawa, naprawdę, pełna podziwu jestem, wy pewnie też, moi drodzy. Potraktuj to jako medal od nas, serce do muzyki dla ciebie, za te piękne lata kariery, no i śpiewaj nam jak najdłużej, bo ty nie przestajesz, powiedz, że nie przestajesz i nie przestaniesz. Śpiewać? Tak. Naturalnie, że tak. Cały czas jestem bezustannie czynny i chwała Bogu, że są tacy, którzy jeszcze chcą mnie słuchać. Bo życie jedno mam i chwil nie tracę na wspomnienie. Gotowi na więcej Wyznań Gwiazd? Subskrybujcie nasz kanał i nie zapomnijcie dać kciuka w górę. Cześć!